Identyfikator podmiotu SCP-049. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-049 jest przechowywany w standardowej bezpiecznej celi przechowawczej w sektorze badawczym 02 ośrodka 19. SCP-049 należy uspokoić przed jakimikolwiek próbami transportu. Podczas transportu SCP-049 musi być zabezpieczony uprzężą powstrzymującą dla humanoidów klasy trzeciej wraz z blokującą obrożą i przedłużonymi uchwytami i kontrolowany przez nie mniej niż dwóch zbrojonych strażników. Mimo iż SCP-049 na ogół jest kooperatywny z większością personelu Fundacji, na napady agresji lub nagłe zmiany w zachowaniu należy odpowiadać adekwatną siłą. W żadnym wypadku jakikolwiek członek personelu nie może wchodzić w bezpośredni kontakt z SCP-049 podczas tego typu zrywów. W przypadku wystąpienia agresji ze strony SCP-049 zastosowanie lawendy wykazało działanie uspokajające na obiekcie. Po opanowaniu SCP-049 zazwyczaj staje się ustępliwy i powróci do swojej przechowalni bez większego oporu. W celu ciągłego utrzymania SCP-049 w celi należy mu zapewnić w celu badań jedne zwłoki niedawno zmarłego zwierzęcia, zazwyczaj bydlęcia lub innego dużego ssaka, raz na 2 tygodnie. Zwłoki, które zostaną przeistoczone w instancji SCP-049-2, należy usunąć z celi i spopielić. SCP-049 nie ma dłużej dostępu do ludzkich obiektów testowych, a prośby o takowe należy odrzucić. Aktualizacje tymczasowych procedur przechowawczych. Zobacz dodatek 049-3. Zgodnie z nakazem Komitetu Zabezpieczenia 049-S1917-1, SCP-049 nie posiada więcej pozwolenia na wchodzenie w bezpośrednią interakcję z jakimkolwiek członkiem personelu, a także nie może już dłużej otrzymywać żadnych dodatkowych zwłok do swoich operacji. Nakaz ten funkcjonować będzie przez czas nieokreślony, do czasu osiągnięcia porozumienia co do aktualnego ograniczenia SCP-049. Opis. SCP-049 jest humanoidalną istotą mierzącą około 1,9 metra o aparycji średniowiecznego lekarza zarazy. Mimo iż SCP-049 wydaje się nosić grube szaty i ceramiczną maskę wskazującą na wyżej podaną profesję, wygląda na to, że ubrania z czasem po prostu wyrosły z ciała obiektu i są teraz nieodróżnialne od tego, co jest pod nimi. Badania promieniem rentgenowskim mimo to wskazują, że SCP-049 posiada humanoidalną strukturę szkieletu pod zewnętrzną warstwą. SCP-049 jest zdolny do mowy w wielu różnych językach, lecz preferuje angielski lub średniowieczny francuski. Podczas gdy SCP-049 jest zazwyczaj serdeczny i współpracuje z personelem Fundacji, może się zirytować lub nawet stać się agresywny, gdy czuje, że jest w pobliżu tego, co sam nazywa zarazą. Chociaż generalna natura owej zarazy jest nieznana, zdaje się ona być sprawą wielkiej wagi dla SCP-049. SCP-049 stanie się wrogo nastawiony do osób, które uważa za ofiary tej zarazy. Często musi być uspokajany po napotkaniu takowych. W przypadku, gdy nie jest pilnowany, SCP-049 podejmie zazwyczaj próbę zabicia takiej osoby. Obiekt jest zdolny do zatrzymania wszelkich funkcji życiowych organizmu poprzez bezpośredni kontakt ze skórą podmiotu. To, jak działa owy proces, pozostaje nieznane, a zwłoki ofiar SCP-049 nie dają jednoznacznego wyniku. SCP-049 wyrażał frustrację lub skruchę po tych zabójstwach, lecz twierdził, iż przyczyniły się one częściowo do wyplenienia zarazy. Następnie zwykle będzie usiłował przeprowadzać operacje na zwłokach, używając narzędzi zawartych w czarnej torbie, którą cały czas nosi ze sobą. Chociaż operacje te nie zawsze są określane jako udane, często prowadzą do powstania instancji SCP-049-2. Instancje SCP-049-2 to ożywione zwłoki, które były operowane przez SCP-049. Instancje te zdają się nie posiadać żadnych wspomnień czy funkcji umysłowych, posiadając jedynie podstawowe umiejętności motoryczne i mechanizmy reagowania. Mimo iż instancje są generalnie nieaktywne, poruszając się niewiele i krążąc bez celu, mogą stać się one agresywne w wypadku sprowokowania lub rozkazu SCP-049. Instancje SCP-049-2 posiadają ogólnie aktywne funkcje biologiczne, jednakże różnią się one znacznie od aktualnie znanych ludzkich procesów fizjologicznych. Pomimo tych zmian, SCP-049 często uważa, że pacjenci zostali wyleczeni.
Dodatek 0491. Odkrycie. SCP-049 został odkryty podczas śledztwa w sprawie serii zaginięć w mieście Montauban na południu Francji. Podczas oblężenia lokalnego domostwa śledczy znaleźli kilka instancji SCP-049-2, a także SCP-049. Podczas gdy lokalni przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości zajęli się agresywnymi instancjami 049-2, SCP-049 zauważono, podczas gdy obserwował zajście i notował w swoim dzienniku. Po zneutralizowaniu wszystkich instancji SCP-049-2, SCP-049 dobrowolnie oddał się w ręce fundacji. Poniższe przesłuchanie przeprowadził dr Raymond Hamm podczas wstępnego śledztwa. Ale, comment de vous, on a commencé? En introduction? Czy to francuski? Możemy prosić o tłumaczenie. Królewski angielski, to nie będzie potrzebne, znam go wystarczająco dobrze. Świetnie, nazywam się dr Raymond Hamm i Ach, doktor, podobny umysł bez wątpienia. Jaka jest pana specjalizacja? Kryptobiologia, dlaczego? Profesja medyczna, jak i moja, wyśmienicie. A ja już się martwiłem, że zostałem porwany przez pierwszych lepszych rzezimieszków. To miejsce, czy to twoje laboratorium? Zastanawiałem się nad tym ze względu na tą czystość i nikłe ślady zarazy. Zaraza? Co przez to rozumiesz? Plaga, wielki pomór. Chociaż teraz... jak oni to nazywają... nieważne, zaraza, tak. Za tymi murami jest jej mnóstwo. Tak wielu już padło jej ofiarą i będzie padać ponownie, aż idealne lekarstwo nie zostanie opracowane. Na szczęście jestem już blisko. Moim życiowym obowiązkiem jest wyplenić ją z tego świata. Lekarstwo na wszelkie troski. Kiedy mówisz o wielkim pomorze, masz na myśli dżumę dymieniczą? Nie wiem, co to jest. Rozumiem. Więc cóż, istoty, które spotkali nasi agenci w tamtym domu, byli martwi, kiedy ich znalazłeś, tak? A ty ich ożywiłeś. Można by to tak nazwać. Widzi pan rzeczy zbyt wąsko, doktorze. Poszerz swoje horyzonty. Życie i śmierć, choroba i zdrowie to amatorskie określenia dla amatorskich lekarzy. W świecie ludzi istnieje tylko jedna prawdziwa dolegliwość, a jest nią zaraza. Nic innego. Nie popełnij błędu, doktorze. Byli bardzo chorzy. Każdy z nich. Twierdzisz, że wyleczyłeś tych ludzi? W rzeczy samej. Moje lekarstwo jest najefektywniejsze. To, co znaleźliśmy, nie było porównywalne do ludzi. Tak, cóż, nie jest to idealne lekarstwo. Jednak i to wkrótce nastąpi. I co do dalszych eksperymentów. Spędziłem całe życie opracowując me metody i spędzę jego resztę, jeśli będzie to konieczne. Teraz marnujemy dużo czasu. Jest praca, którą trzeba wykonać. Będę potrzebował własnego laboratorium, w którym będę mógł kontynuować swoje badania bez przeszkód. I asystentów. Oczywiście sam jestem w stanie takowych uzyskać. Nie sądzę, żeby nasza organizacja była skłonna... Nonsens. Oboje jesteśmy ludźmi nauki, doktorze. Bierz swój fartuch i prowadź mnie do mojej kwatery. Nasza praca rozpoczyna się w tej chwili. Notatka przysługującego. Mimo iż SCP-049 jest zdolny do komunikacji w pełni ludzki sposób, ludzie w jego obecności doświadczają dziwnego uczucia niepokoju. Niebłędem jest stwierdzenie, że zaiste jest coś tajemniczego w tym bycie. Dodatkowo skonfiskowaliśmy tą spiczastą laskę, którą SCP-049 ciągle wywijał. Częściowo było to spowodowane standardowymi protokołami konfiskacji dotyczącymi mienia anomalii, a częściowo SCP-049 po prostu stwarzał prawdziwe zagrożenie, machając tym, jak mu się podobało. Obiekt był początkowo niezadowolony, jednakże kiedy zrobiliśmy kilka ustępstw w dostarczaniu mu obiektów testowych, co posłużyłoby bardziej naszym badaniom, przystał on na decyzję. Dodatek 049-2. Log obserwacji. Podczas pobytu w ośrodku 19, SCP-049 spędził dużą ilość czasu na studiowaniu i operowaniu dostarczonych mu zwłok ssaków. SCP-049 rutynowo spędzał kilka dni przy operowaniu, po czym, niezależnie od tego, czy operowany podmiot stał się instancją SCP-049-2, spędzał kolejne kilka, dokumentując odkrycia w grubym, skórzanym dzienniku noszonym w torbie. SCP-049 stara się dzielić swoimi odkryciami z personelem fundacji. Poniższe logi zawierają opisy kilku zdarzeń, podczas których SCP-049 pracował nad zwłokami ssaków. Log obserwacyjny 049-OL1. Podsumowanie. Podmiot SCP-049. Przedmowa. Obiekt testowy D85123
został wprowadzony do przechowalni SCP-049. Obiekt wyraził szczerą wdzięczność wobec całego personelu przechowawczego i naukowego. Notatki obserwacyjne. SCP-049 rozpoczął od zadania D85123 kilku standardowych pytań medycznych i zaczął wyjmować narzędzia ze swojej torby. Krótko po skończeniu przygotowań SCP-049 szybko zmniejszył dystans między nimi, zabijając badanego dotykiem w gardło. Następnie SCP-049 dokonał kilku większych zmian w strukturze ciała zwłok, wtłaczając przy tym do jego ciała płyny z jego torby poprzez ręczną pompkę i miedzianą rurkę. Rezultatem była ożywiona instancja 049-2, wymachująca i uderzająca o ściany przechowalni kilkoma dorobionymi podczas operacji kończynami, jęcząca przy tym przez podłużny otwór w okolicach mostka. W tym samym czasie SCP-049 obserwował instancję, notując w dzienniku, jednocześnie deklarując personelowi o skuteczności jego lekarstwa. Pracownicy ochrony weszli do pomieszczenia, by zwrócić SCP-049 do jego przechowalni, kiedy zostali zaatakowani przez instancję. Zespół bezpieczeństwa zneutralizował instancję 049-2, a SCP-049 wrócił do swojej przechowalni bez sprzeciwów, twierdząc, iż jest zadowolony z wyników. Log obserwacyjny 049-OL2. Podsumowanie. Podmiot SCP-049. Przedmowa. SCP-049 dostarczono zwłoki niedawno zmarłego kozła. SCP-049 wyraził wdzięczność. Notatki obserwacyjne. SCP-049 operował na zwłokach kozła przez następne kilka dni, co ostatecznie skutkowało stworzeniem instancji SCP-049-2. SCP-049 wykazał zadowolenie z wyniku operacji, lecz stwierdził następująco. Choroba była w początkowym stadium. Moja praktyka weterynaryjna jest szczątkowa, ale pacjent dobrze zareagował na zabieg. Log obserwacyjny 049-OL3. Podsumowanie. Podmiot SCP-049. Przedmowa. SCP-049 dostarczono zwłoki niedawno zmarłego orangutana. SCP-049 wyraził wdzięczność za dostarczenie obiektu ze względu na podobieństwa w fizjologii człowieka i orangutana. Notatki obserwacyjne. SCP-049 spędził kilka dni na operowaniu orangutana, kilkukrotnie go reanimując. Jednakże SCP-049 wyraził niezadowolenie z wyniku, wracając do zwłok jeszcze kilka razy po pierwszej reanimacji, dokonując kolejnych zmian. Po tym, jak nie był w stanie ożywić zwłok po raz piąty, SCP-049 zwrócił je do personelu fundacji w celu spalenia, stwierdzając: wiele się z tego nauczyłem, choć obawiam się, że mój wcześniejszy optymizm był nie na miejscu. Nie napotkałem jeszcze takiej przeszkody na mojej drodze do stworzenia lekarstwa. Więcej tego typu obiektów znacznie ułatwiłoby mi dalsze badania. Log obserwacyjny 049-OL7. Pełny. Podmiot SCP-049. Przedmowa. SCP-049 dostarczono zwłoki niedawno zmarłego bydła. SCP-049 wyraził lekkie niezadowolenie, lecz przyjął obiekt. Notatki obserwacyjne. SCP-049 spędził kilka dni na operowaniu zwłok, organizując przerwy tylko na obiad, na który żądał cienkich krakersów, solnej wieprzowiny i twardego sera. Po zbalsamowaniu zwłok zaobserwowano, jak SCP-049 wyciąga z torby wiele długich strzykawek, każda wypełniona innym, ciemnym, lepkim płynem. SCP-049 nazwał te płyny esencjami humorów i rozwinął swoje słowa w następujący sposób. Zaraza może spowodować nierównowagę systemu. W takim wypadku, zanim rozpocznie się prawdziwe leczenie, należy ustabilizować humory, by ciało badanego poprawnie przyjęło lekarstwo. Następne kilka dni SCP-049 spędził w większości na dostosowywaniu narządów bydlęcia za pomocą kilku dużych metalowych przyrządów. Po 8 dniach SCP-049 wyciągnął piorunochron, który został dołączony przez doktora Hama do prętu bydlęcego połączonego z przedłużaczem i dźgnął nim zwłoki w kilku miejscach. Czynność ta powierzchownie dokonała reanimacji bydła, które zostało ponownie ożywione, mimo odwrócenia głowy i dezorientacji kończyn. Log następującego przesłuchania. Obserwowaliśmy twoje poczynania przez ostatnie tygodnie i nie jestem pewien, czy rozumiem, co robisz. Mógłbyś szczegółowo opisać proces? Nie daj Boże. Proces jest zbyt skomplikowany. Tak jak powiedziałem twojemu asystentowi, najważniejsze wskazówki co do moich metod znajdują się w dzienniku, gdyż to właśnie tam dokonuję wyczerpujących zapisów mojej pracy.
Rozumiem. Problemem tutaj, doktorze, jest to, że dalej nie rozumiemy, na co szukasz lekarstwa, jak plaga się manifestuje i jak zmienianie istot w te bezmyślne kreatury ma być lekarstwem. Nie rozumie pan zarazy? Nawet po tym wszystkim? Doktorze, to niewyobrażalny horror, który pokazał już swą prawdziwą twarz i dokona tego ponownie jeszcze wiele razy. Zostałem obdarzony mądrością i dobrymi zmysłami, by to wykorzenić i zniszczyć, lecz wielu takich jak pan nie może. Myślę, że to okrutny wyrok być zdanym na łaskę choroby, której nie można w pełni zrozumieć. To wciąż nie jest odpowiedź na moje pytanie. Jak to, co nazywasz lekarstwem, może w jakikolwiek sposób nim być? To jest lekarstwo! Możecie śmiać się z moich wysiłków, jeśli chcecie, ale nie ważcie się znieważać tego wielkiego postępu naukowego, który rozwinął to wielkie miłosierdzie. To, co krótkowzrocznie widzicie tutaj, jest lepszym losem niż tym, o czym ta istota mogła pomarzyć, będąc dotkniętą zarazą. To stworzenie jest teraz czyste, wolne od zarazy i wolne od terroru, którego by doświadczył. To coś ledwo można nazwać istotą. Nie sądzę, żeby co... Niech pan ze mnie nie kpi. Ty i twoi koledzy jesteście zupełnie niczym inni niezdolni przejrzeć przez drobne komplikacje. Na zbawienie dokonujące się na waszych oczach. Czy czekasz, aż zgniła belka spowoduje zawalenie się nad tobą całej izby? Nie. Usuwasz ją i zastępujesz nową, nietkniętą skazą. I przede wszystkim nie kpi z ogólnej struktury, bo wygląda ona dla ciebie inaczej. Jest teraz silne, wolne od choroby. Wybacz, nie chciałem cię w żaden sposób urazić. Próbuję tylko zrozumieć. Tak, cóż, niech pan przemyśli swe słowa na przyszłość, doktorze. Jestem profesjonalistą, ale nawet profesjonalista może poczuć ukąszenie dumy, kiedy spotyka się z taką krytyką swojego dzieła. Przebaczę ci to, doktorze, jako akt dobrej wiary wśród kolegów. Czy jest jeszcze coś, w czym mógłbym ci pomóc? Nie. To wszystko. Kolejny obiekt testowy według zwyczajnego harmonogramu. Znasz moją preferencję do obiektów z ludzką anatomią, czyż nie? Notatka naukowa. SCP-049 zdaje się naprawdę chcieć pomóc innym ludziom, chociaż nie był w stanie jak dotąd pokazać, przed czym chce ustrzec ludzkość. Obserwowałem go przez kolejne kilka tygodni i chociaż wyniki jego dokonań zdają się nie zmieniać, on sam twierdzi, że jest coraz bliżej lekarstwa idealnego. Możliwe, że obiekt jest bardziej świadom tego, co te wyniki oznaczają, niż chciałby, żebyśmy my byli. Dodatek 049-3. Incydent 16 kwietnia 2017 roku. Poczynając od zatrzymania SCP-049, dr Ham przeprowadził szereg wywiadów z obiektem na temat jego anomalnych właściwości i z czasem zaczął zauważać rosnące niezadowolenie obiektu z badanych i powstałych instancji SCP-049-2. Trwało to kilka miesięcy, podczas których SCP-049 nie wykazywał żadnych agresywnych zachowań. 16 kwietnia 2017 roku dr Ham wszedł do komory testowej SCP-049 na rutynowe przesłuchanie, gdy obiekt zaczął wyglądać na coraz bardziej zaniepokojonego i zaczął pytać go, czy aby dobrze się czuje. Zgodnie z protokołem, dr Ham przypomniał SCP-049, że wywiad jest niezbędny. Krótko po tym SCP-049 stał się wrogi i zaatakował doktora Hama, zabijając go. Ze względu na błąd protokołu bezpieczeństwa i z powodu, iż dr Ham nie aktywował systemu awaryjnego komory, jego zwłoki zostały odkryte dopiero 3 godziny później, kiedy to już były instancją SCP-049-2. W następstwie tego incydentu SCP-049 został przesłuchany przez doktora Therona Shermana. Przesłuchujący dr Theron Sherman, ośrodek 42. Przesłuchiwany SCP-049. Musisz się wytłumaczyć. SCP-049, jesteś proszony o wyjaśnienie swoich działań. Przypominam, że dalszy brak współpracy skutkować będzie dalszym uciśnianiem zabezpieczeń. Moje akcje nie muszą być wyjaśniane. Zabiłeś Raymonda Hama, po czym masakrowałeś go aż... Nie martwy, nie. Nie martwy, jest... Jest wyleczony. Wyleczony? Wyleczony z czego? Zarazy, proszę pana, miałem nadzieję, że przynajmniej zda pan sobie sprawę z tego, jakie to szczęście, że ją wcześniej wykryłem. Jakiej zarazy? Ciągle mówisz o tej zarazie, ale ani razu nie wspominasz, czym konkretnie jest ta choroba. Co mogłeś w nim dziś zobaczyć, czego nie widziałeś tyle razy wcześniej? Co mogło być warte jego życia? On... Zaraza pojawia się i rozwija w nieprzewidywalny sposób i ma tendencję do wkradania się w niczego niespodziewające się osoby i...
Mów co chcesz, doktorze. To, co zrobiłem, to akt miłosierdzia. Jest teraz wyleczony. Jest cholernym zombie! Ja nie sądziłem, że zrozumiesz. Ty i twoi współpracownicy pokazaliście, że nie jesteście ludźmi nauki, a ludźmi emocji. Nie rozumiecie horroru, który widziałem. Miliony, które zostały ofiarami zarazy i stały się... Twoje lekarstwo kosztowało życie Rea! Nie, dobry panie, ono je uratowało! Chcesz pozwolić, by ten świat wrócił do rozpaczy, plagi i śmierci, ignorując cud, jakiego dokonałem. Jakiej plagi? Jakiej zarazy? Był zdrowym człowiekiem! Był dobrym naukowcem! Dobrowolnie oddaję go zarażonym. Nie jesteś wart tej kłótni. Jesteś ślepy i głupi. Doktor Ham był chory, a ja go wyleczyłem. Tylko ja mogę to zrobić. Moja praca musi być kontynuowana. Jest jeszcze tyle do nauczenia się, tyle wystarczy do... Wystarczy tego. Wiedz, że cofnęliśmy twoje przywileje. Miło mi cię powitać w zabezpieczeniu 049. Skończyliśmy. Ja tylu jeszcze można uratować. Nawet ty, mimo iż na to nie zasługujesz, możesz otrzymać moje lekarstwo. Mogę uratować ich wszystkich. Mogę wyplenić tę plagę raz na zawsze. Mogę to zrobić. Tylko ja. Ja uratowałem go, których ja go wyleczyłem. Ja był chory, wiem, że był chory. Ja wiem, że był. Ja... Wszyscy jesteście chorzy, ale ja mogę was uratować. Mogę uratować wszystkich, bo ja... Jestem lekarstwem. Przesłuchanie po zdarzeniu. Poniższe przesłuchanie jest częścią raportu z incydentu 16.04.17.049. Przesłuchanie miało miejsce 3 tygodnie po rozpoczęciu śledztwa i zostało przeprowadzone przez doktora Elijah Hitkina. Data 7 maja 2017 roku. Przesłuchujący dr Elijah Hitkin. Przesłuchiwany SCP-049. SCP-049. Przeprowadzamy to przesłuchanie, by zamknąć śledztwo w sprawie twoich działań z dnia 16 kwietnia, które skutkowały śmiercią personelu naukowego. Masz do tego jakieś uwagi? Jedynie taką, że czekam na dzień, w którym pozwolicie mi przywrócić moją pracę. Spędziłem ostatnie tygodnie w moich notatkach, budując nową teorię o tym, jak zaraza mogła się wkraść do człowieka tak podstępnie, że nawet ja prawie nie byłem jej w stanie zauważyć. Czy czujesz wyrzuty sumienia za swoje czyny? Za śmierć doktora Hama? Ach, tak. Cóż, śmierć kolegi jest zawsze godna ubolewania, jednak w obliczu zarazy musimy działać szybko i bez wahania, doktorze. Doktor Sherman zauważył w swoim raporcie, że podczas pierwszego przesłuchania wydawałeś się być smutny. Smutny. Być może. Nie myślałem, że to godne ubolewania, że inny lekarz został zarażony, ale prace trwają. Jakkolwiek bym jej nie żałował, śmierć doktora Hama dostarczyła ważnych informacji. Żywi ludzie to jedyne obiekty, dzięki którym jestem w stanie iść naprzód. Moje lekarstwo jest mało przydatne na martwym ciele, a ja i tak wyciągnąłem z nich wszystko, co się dało. Moje myśli i pragnienia skierowane są teraz ku tym, którzy nadal żyją i cierpią na chorobę. Obawiam się, że będziesz rozczarowany. Och, doktorze, nie byłbym tego taki pewien.